Zapewne większości z Was zdarzyło się jeździć, jeść czy ubierać, korzystając z markowych produktów oferowanych nam przez globalne firmy. W tym materiale przyjrzymy się kilku znanym korporacjom, które duży sukces zawdzięczają swojej mrocznej przeszłości. Zapraszamy. Numer 3. BMW. Koncern BMW w czasie II wojny światowej zajmował się produkcją silników dla Luftwaffe, a także wyposażonych w doczepiany kosz motocykli. Do 1940 roku produkowano także samochody wojskowe. Bawarskie zakłady, aby podołać zapotrzebowaniu nazistów na sprzęt, zatrudniały w swoich fabrykach więźniów z obozów koncentracyjnych oraz pracowników przymusowych. Numer 2. Volkswagen. W zasadzie jest marką stworzoną przez nazistów. Pomysł na samochody dla ludu podrzucił Ferdynandowi Porsche sam Führer. Podsunął też inżynierowi żukowaty kształt auta, na bazie którego potem oparto słynnego Garbusa. W 1998 roku firma przyznała, że dla jej potrzeb pracowało wtedy 15 tysięcy robotników przymusowych. Wielu spośród nich na specjalne żądanie fabryki. Wielu z nich wywodziło się z obozów koncentracyjnych. Pod koniec wojny blisko 80% robotników Volkswagena stanowili więźniowie. Numer 1. Hugo Boss. Jak widać, diabeł nie tylko ubiera się u Prady. Hugo Boss był właścicielem zadłużonej fabryki, a przed bankructwem uratowało go szycie mundurów dla policjantów i listonoszy. W 1931 roku kariera Bossa nabrała rozpędu, gdy został członkiem partii nazistowskiej. Po wojnie oczywiście tłumaczył, że dlatego, by ratować firmę od bankructwa. Współpraca z nazistami bardzo mu się opłaciła. Przed dojściem nazistów do władzy projektant zarabiał ponad 30 tysięcy marek rocznie, a w pierwszym roku wojny niemiecko-sowieckiej jego dochody były ponad 100-krotnie wyższe. Zarabiał ponad 3 miliony marek. Oczywiście to tylko kilka przykładów. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie i czy chcecie kolejny odcinek z tej tematyki. A jeśli się Wam podobało, zasubskrybujcie kanał i zapraszam do oglądania innych materiałów. Adieu!